Okej, dobrze, niech siedzi, tylko ja bym chciała, żeby siedział jej szef. Ma pani rację. No. I tutaj słuchamy jakiegoś dziwnego tłumaczenia, kiedy nawet nie musimy być fachowcami od prowadzenia śledztwa, od tej taktyki śledztwa. Widzieliśmy, jak wyglądało dawniej, wyglądało zawsze, teraz jest inaczej. Ci główni nie odpowiadają, nie ma ich, mają czas na wszystko. Korzystają z wielkich środków. Mogą korzystać po to, żeby ukrywać dowody też. Mogą korzystać z tego, żeby tworzyć sobie linię obrony. Mogą namawiać świadków. No, pan Obajtek ma zero-jedynkową sprawę dotyczącą redaktora Grzegorza Jakubowskiego, no, gdzie zainicjował Piotr Nisztor sprawę przeciwko Grzegorzowi Jakubowskiemu, że Grzegorz Jakubowski kłamie o zatrudnieniu żony pana Nisztora i ojca pana Nisztora u Obajtka. Obajtek przyszedł na sprawę, zeznawał, że nie zna żony Nisztora i nie zna ojca Nisztora. Taśmy pokazały co innego. Pamiętajcie państwo, to chodziło o to, że chcieli de facto zniszczyć redaktora Jakubowskiego i wtrącić go do więzienia, no bo Obajtek w tym uczestniczył. Mamy zero-jedynkowe dowody. Oni jak zwykle, wszystkie taśmy, które tutaj są, trzeba, one na pewno nie są prawdziwe, trzeba je sprawdzać, ja rozumiem, że trzeba je sprawdzać. To nie jest długi proces. Pamiętajcie państwo, wszystkie taśmy dotyczące ośmiorniczek i tych niesamowicie ważnych rzeczy, o których tam żeśmy się dowiedzieli, że tam jest i kamień i kupa, to jakbyśmy porównali ciężar gatunkowy tego, no to nie bardzo można to porównać. I teraz widzicie państwo kwestia pana Obajtka. Nikt nie pyta się o jeszcze jedną rzecz i tutaj dziwi mnie ta cisza. Zobaczcie państwo, że beneficjentów tego, że rozkradziono Lotos, bo rozkradziono Lotos, to trzeba powiedzieć, nie wiadomo dlaczego. Mówi się, że byliśmy zmuszeni sprzedać stację. Nie mogliśmy robić nic, nie musieliśmy nic sprzedawać, naprawdę. Nie trzeba było w ogóle pochodzić tego. Ale jest jeszcze jedno. Zwróćcie państwo uwagę, że jest taka firma Unimot. I dlaczego ta firma Unimot? I zobaczcie państwo, że firma Unimot w tej chwili stała się, po tym działaniu, stała się trzecim podmiotem na rynku, który ma bazy paliw. To znaczy ma takiego samograja, który będzie zawsze potrzebny. Dostał oprócz tego część baz paliw Orlenu w ramach tej umowy i te bazy i ta transakcja była po wyjątkowo korzystnej cenie. Naprawdę po wyjątkowo korzystnej cenie. Czyli pan, panie Adamie, dostał pan ten prezent. Ja mam pytanie, ilu u pana jest zatrudnionych byłych i obecnych funkcjonariuszy służb specjalnych? Bo czy to nie jest tak, że oni sobie zrobili takie świetne miejsce, gdzie będą zawsze funkcjonować? Bo rozumcie państwo, trzecia firma nagle z niczego dostaje taki kąsek, ma tyle baz paliwowych, prawda? Kontrakty tutaj przychodzą automatycznie. Firma jest niezwykle istotna, bo firma no, jest włączona w infrastrukturę bezpieczeństwa. Funkcjonariusze tam mają robotę. I byli, i obecni. I jeżeli mamy zacząć rozmontowywać ten pisowski układ, no to zacznijmy to robić. O tym się już nie mówi. O tym się już wcale nie mówi. Coś, co ich jeszcze boli, jeżeli mamy chwilę czasu, to znowu powiem państwu coś, co ich bardzo boli. Szanowni państwo, w 2016 roku przyniosłem do wiceprezesa Lotosu ofertę na wydzierżawienie 113 stacji w Polsce Łukoila, ponieważ rzeczywiście tam w Łukoilu, wiedzą ci panowie, miałem świetne relacje i ci biznesmeni rosyjscy chcieli uciekać spod władzy Putina. Przyniosłem tę ofertę. Oferta miała się zmaterializować. To było naprawdę, bo ta oferta była dla jednej z firm przykrywkowych, którą prowadziłem. Ta firma nie mogła tego wziąć. Zaniosłem to do Orlenu, znaczy do Lotosu, a później do Orlenu. Rozumiecie państwo, że tego nikt nie zrobił? A później okazuje się, że nagle ta część rzeczywiście była dogadana z Łukoilem na Węgrzech i to jest część tego dealu, który zrobił Obajtek.
No, i wiecie Państwo, no, dalej nikt się tym nie zajmuje, ale kto ma się tym zajmować? Ci funkcjonariusze, których rodziny, których koledzy są dalej w służbie, a oni mają świetną robotę na przykład w Unimocie, czy w innych miejscach, no tego się nie zrobi. Do tej pory to się nie dzieje. Dzieje się w wojsku. Zobaczcie, w końcu pan Kosiniak wymienia generałów, wymienia kadrę oficerską, robi. W służbach. No robi, ale z mojego punktu widzenia robi tak wolno i tak mało, że mnie to denerwuje na przykład. Okej, okay, dobrze, że w ogóle robi, ale tam tych trzech generałów. Okej, okay, no Derek, dobrze. Pani redaktor, coś robi, także ma pani rację. Ja nie obrażam pana ministra. No jest takie przysłowie, że wśród niewidomych jednooki jest królem, ale coś robi. Coś przynajmniej. Coś robi. Panie Tomaszu, bo my tak, tych tematów jest tyle, że my to może sobie cykl najlepiej zrobimy, jakiś rozmów. O ile mnie nie zamkną, bo ja tym też bardzo przeszkadzam, także wtedy przynajmniej państwo, no, siłą rzeczy. O ile nas nie zamkną, bo to też jest... No, wszystko jest możliwe, pani redaktor, jak wróci PiS, to już pani z pewnością będzie, no tylko, że w damskim więzieniu, tak to wygląda. No, to się spotkamy tam na jakimś spacerze. Tak, byłoby miło, ale pewnie nam nie dadzą, na pewno nie. Tak. Ale nie wróci, nie bójcie się państwo, nie pozwolimy na to. Ja się osobiście nie boję, najwyżej pójdziemy siedzieć. Zresztą żaden z nas, rebeliantów, się nie boi, to mogę państwu zagwarantować. Ja bym chciała powrócić do pana historii, bo ludzi to naprawdę bardzo interesuje, bo sprawa się nie zakończyła. Pan ponosi, no, ma pan problemy ze zdrowiem zwyczajnie i się pan leczy, bywa pan w szpitalach, badania pewnie, o tym nie chcę jakby tutaj dyskutować, bo to jest prywatne. Szanowni Państwo, ja w odróżnieniu od Ziobry mogę powiedzieć, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, tak, proszę, że pani przerwałem, że pan Ziobro w tej chwili zdrowieje. Bo trzeba pokazać karty na stół, trzeba pokazać historię choroby, szczególnie przy nowotworach jest to wszędzie bardzo skrupulatnie prowadzone. I pan Ziobro już wraca powoli do zdrowia. Ja pokazuję, właśnie dlatego pokazywałem moje wyniki badań, żeby zachęcić pana Ziobrę do otwartości. Tu nie ma czego wstydzić. To nie jest choroba weneryczna, przepraszam, to jest choroba. Ja mam zwłóknienie płuc, które postępuje, i mam chore serce. No, zdiagnozowano u mnie, że mam 29% serca. Mam nadzieję, frakcji wyrzutowej. Mam nadzieję, że to się naprawia. No, badano, czy nie ma podłoża reumatologicznego. To jest taki syndrom więźnia lochów. No tak to, tak ludzie chorowali, tak ludzie umierali. Ja bardzo podziękuję im za to, że cały czas funkcjonowałem w małych celach, w których było albo niezwykle gorąco, albo niezwykle zimno. I woda była ciepła aż przez całą godzinę dziennie. Także to bardzo pomagało. I kąpiel dwa razy w tygodniu, nie zawsze ciepła. Także... Oprócz tego te więzienia, szanowni państwo, przynajmniej więzienie ostatnie w Zamościu, to jest dobre więzienie, ale w tym więzieniu jest problem pluskiew. I jeżeli człowiek jest przenoszony z celi do celi i ma w tej celi przed chwilą napsikane mnóstwo różnych preparatów, no to siłą rzeczy to chyba nie wpływa najlepiej. Ja będę na ten temat też rozmawiał. Naprawdę ja nie jestem pieniaczem, żebym ja koniecznie chciał skarb państwa pozywać i nadwyrężać ich w związku z tym, co mi się wydarzyło, ale dlatego chociażby, że szanowni państwo, moją sprawą dalej zajmuje się ta sama pani prokurator Siwiec, która mnie pozwoliła na tortury. Ona jest dalej tutaj, nikt jej, tej pani, nie odwoła. Ewidentnie pokazywałem przestępstwa, do których ta pani się dopuściła. Było kilka śledztw, które były umarzane, rozparcelowywane, bo śledztwa musiały być podjęte, bo ja to tak sformułowałem. I ta pani jest moją panią od życia i śmierci. Ostatnio rzeczywiście zareagowała bardzo pozytywnie, bo wiecie państwo co? Ja pierwszy raz od 3 tygodni nie muszę chodzić raz w tygodniu na policję. Nie mogę wyjeżdżać za granicę, gdybym chciał się leczyć. Ja mam dużo rodziny za granicą. Nie mogę, bo jeszcze stwarzam zagrożenie. Kaucja oczywiście też musi być tutaj trzymana. Pani prokurator uznała, że jeszcze to jest niezwykle ważne. Nie mówi, kiedy sprawa pójdzie do sądu.
sprawa musi trwać. Musi nade mną mieć pieczę. Ona musi mieć. No dobrze,